No i między młotem a kowadłem, między młotem a kowadłem. Jak się nie obrócić do pastyłu? No przecież to, co mieliśmy z tym prokuratorem, to jakaś zabawa w piaskownicy była. No. Do tej pory mogliśmy jeszcze jakoś lawirować, ale teraz? Przecież odmówić takiego ministerstwa to jest wypowiedzenie wojny po prostu. A nie odmówić, to to samo, tylko dla drugich. No. Nie wiem. Pierwszy raz w życiu nie wiem, co mam robić. A to ja ci powiem, Czerepach. No. Słuchaj. Jedni i drudzy niby sojusz nam proponują, prawda? A tak naprawdę to chcą nas udupić. A dlaczego? Dlaczego? Bo zaczęli się nas bać. Bo to są stare, wyliniałe kocury, Czerepach. Władzą na żarty i rozleniwione. Im się już nie chce za myszami latać. Oni chcą mieć michę podstawioną pod nos. I wiesz, co ci powiem, Czerepach? Bo oni mają rację, że się nas boją. Bo? Bo my jesteśmy młode wilki. Władze rządne 5 razy bardziej od nich. I my jednym i drugim, Czerepach, odmówimy. I tak pójdziemy do wyborów, że im w pięty pójdzie. I zobaczymy, kto co komu będzie proponował. No Churchill po prostu. Wodzu, prowadź.